Cześć, nazywam się Marta Chowańska i w tym krótkim filmiku sprawdzę razem z Tobą, czy można nosić szminkę na powiekach. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc, jak pięknie wyglądać, jak być bardziej pewną siebie i bardziej przedsiębiorczą. Dobieram spersonalizowane programy pielęgnacyjne, uczę, jak wykonać szybki, dzienny, świeży makijaż, tak żeby w 5 minut wyglądać jak milion dolarów. Prowadzę warsztaty pewności siebie dla kobiet oraz rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay i pomagam kobietom zarabiać pieniądze. I dzisiaj zrobimy mały test. Chcę Ci pokazać trik, który pamiętam z czasów moich artystycznych, szalonych makijaży, gdzie po prostu używałam kosmetyków kompletnie niezgodnie z zastosowaniem przeznaczonym przez producenta. Dlatego dzisiaj to, co obejrzysz, zrobisz później na własną odpowiedzialność. Dlatego, że produkt, który dzisiaj będziemy testować, czyli szminka, nie służy do makijażu oczu, a ja właśnie tam chciałabym go dzisiaj nałożyć. Czy robię to po raz pierwszy? Nie. Natomiast, tak jak powiedziałam, nigdy tego zabiegu raczej nie wykonywałam na kimś, tak? Czyli jest to taki eksperyment, który wykonywałam przy makijażach artystycznych, przy makijażach takich, gdzie po prostu te kosmetyki były zabawką. Z tego prostego powodu, że no, produkty do oczu nie są najczęściej produktami badanymi, na odwrót, że produkty do ust nie są najczęściej produktami przebadanymi pod kątem używania na oku. Stąd jakby ubezpieczam się i mówię, że testując to razem ze mną, możesz się liczyć z tym, że po prostu to się u Ciebie nie sprawdzi, tak? Może się to nie trzymać, może nie wyglądać fajnie, a czasami może się zdarzyć nawet, że w jakiś sposób podrażni skórę. Dmucham na zimne, ale ważny jest ten wstęp, żebyś wiedziała, że kosmetyków używamy zgodnie z zastosowaniem, ale jeśli masz ochotę czasami się pobawić, poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, to zapraszam. Ja mam taką zasadę, że jak już poznam wszelkie reguły, to czasami lubię troszeczkę zrobić coś na odwrót, żeby po prostu pobudzić swoją artystyczną duszę i kreatywność. Tyle słowem wstępu, zaraz Ci pokażę, o co chodzi. Próbujemy razem. Żeby stworzyć efekt, o którym mówię, potrzebujesz pomadki w płynie. Najczęściej są to pomadki matowe, ale mieliśmy też na przykład w ofercie fantastyczne pomadki metaliczne. I dzisiaj będę używała pomadki z najnowszej kolekcji w takim pięknym, rdzawo-rudawo-cynamonowym kolorze, która nazywa się, no właśnie, Cinnamon. Nakładam odrobinkę pomadki na syntetyczne i to jest bardzo ważne, że to musi być syntetyczny pędzelek do korektora i zaczynam po prostu sprawdzać, jak ten kolor wygląda i buduje się przy użyciu pędzla i następnie taką niewielką ilość zaczynam nakładać na powieki, na których również była odrobinka tylko korektora. Te powieki nie są przypudrowane i rozcierać przy użyciu pędzelka. Kluczowe jest, żeby tego produktu było bardzo mało. Nigdy nie aplikuję pomadki bezpośrednio na powiekę z opakowania, tylko właśnie odrobinkę na pędzel i buduję i rozpraszam sobie kolor. I to jest właśnie to, za co uwielbiam testować pomadki w różnych miejscach, bo można uzyskać właśnie takie piękne, unikalne kolory. Jak Ci się podoba? Mi bardzo. Możesz troszeczkę pogłębić przy linii rzęs zawsze, żeby ten kolor był mocniejszy. I wiadomo, że z takimi produktami zastygającymi, matowymi, kremowymi musimy pracować bardzo szybko, dlatego że one po prostu wysychają. I to samo robię sobie teraz z drugiej strony. To przypomina troszeczkę stosowanie takiej kremowej, kolorowej bazy pod makijaż, czy na przykład żelowego eyelinera. I stanowi świetną bazę kolorystyczną pod nakładane później cienie. Natomiast nałożony solo również wygląda bardzo, bardzo ładnie, ponieważ daje takie gładkie, aksamitne, wtopione wykończenie, jak cień w kremie. I po prostu pięknie wygładza nam powiekę. No i oczywiście blendowanie takiego koloru jest super proste, dlatego że produkty kremowe po prostu wtapiają się w skórę idealnie.
Jak Ci się podoba? Kolor jest przepiękny, ja bardzo lubię taki efekt i można zostawić go w ten sposób, albo czymś delikatnie wzmocnić. Na przykład jeśli właśnie jest to pomadka matowa, to można dołożyć odrobinkę pięknie opalizującego rozświetlacza czy pigmentu. To są właśnie moje ukochane rozświetlacze i użyję tego w delikatnie różowym kolorze i po prostu wklepię sobie na pomadkę. Jeśli ona jest jeszcze troszeczkę mokra, jeśli zdążysz to zrobić w taki sposób, to wtedy ten produkt będzie miał jeszcze mocniejszą przyczepność i jeszcze lepszy, jeszcze większy blask. Więc sklepuję sobie od wewnętrznego kącika delikatnie do załamania. I w ten bardzo prosty sposób uzyskuję super efektowny makijaż oka. Sprawdźmy, czy tego koloru mogę użyć również na dolnej powiece. Tutaj należy być ostrożnym, żeby faktycznie produkt nie dostał się do oka, tak samo jak w przypadku cieni czy tuszu. Dlatego cieniuję sobie dolną powiekę minimalną ilością produktu i nakładam go bardzo nisko. Przypominam, że to jest eksperyment. Dlatego jeśli będziesz chciała próbować na własną rękę, spróbuj najpierw na jakiejś małej partii skóry, zobacz jak to się zachowuje. Nie rób sobie takiego makijażu przed wielkim wyjściem, tylko poćwicz najpierw w domu i zobacz jak będzie z trwałością i jaki będzie efekt końcowy. Ok, podkreślenie dolnej powieki przepięknie powiększa oko i od wewnętrznego kącika również nałożę mój rozświetlacz. Tak, żeby połączyć całość. Tym razem małym palcem, żeby dotrzeć w te trudno dostępne miejsca. Pora mocno wytuszować rzęsy. To jest mój ukochany tusz do rzęs, który daje efekt doklejonych, jedwabistych, puszystych kępek. I nawet w dotyku one właśnie są takie mięciutkie i puszyste. Można nakładać go warstwowo. Jedna warstwa daje efekt właśnie doklejonej kępki w stylu 1:1. Możemy sobie zrobić 2:1, 4:1, tak dużo jak chcesz, w zależności od tego, ile warstw nałożysz, bo ten tusz nie skleja nam rzęs, tylko dobudowuje piękną objętość i daje rozdzielenie. Ważne jest też, żeby najpierw używać tych krótkich włosków, to jest cały czas jedna warstwa, czyli jedno zanurzenie. Mówiąc warstwa, mam na myśli jedno zanurzenie tuszu w buteleczce, natomiast ta szczoteczka ma też takie dłuższe włoski, które dodatkowo wydłużają i rozdzielają nam rzęsy. Także pracujemy każdą ze stron. Mam też właśnie cały filmik na temat tego tuszu, który nazywa się Sztuczne rzęsy bez doklejania, więc zapraszam do obejrzenia. Ok, ja dzisiaj poprzestałam na dwóch warstwach tuszu i myślę teraz, że to oko wygląda naprawdę przepięknie. Bardzo podoba mi się ten makijaż, pomadka na oczach zdała egzamin śpiewająco. Jeszcze tylko wykończę sobie szybciutko ten makijaż, dokładając odrobinkę tego samego rozświetlacza, który miałam na powiekach na kości jarzmowe, nad ustami, a na usta nałożę olejek, który jest w zestawie z tą pomadką. Myślę, że na powiekach by się nie sprawdził, chyba że na chwilę do jakichś zdjęć, bo wtedy fajnie je nabłyszczę, ale za chwilkę pewnie spłynie. Ale na ustach jest po prostu rewelacyjny. I tym sposobem powstał nietuzinkowy, świeży
nabłyszczająco matowy makijaż przy użyciu pomadki. Zachęcam Cię do makijażowych eksperymentów, zachęcam Cię do zabawy kosmetykami, a jeśli chciałabyś użyć produktów, które ja dzisiaj pokazywałam, to jest to edycja limitowana, więc możesz poszukać ich w moim oficjalnym sklepie, do którego link znajdziesz tutaj na dole, ale jeśli ich tam nie ma, to koniecznie odezwij się do mnie na priv. W ogóle jeśli chcesz zrobić zakupy, to najlepiej. Napisz na priv, bo tam podpowiem Ci, co jeszcze dla Ciebie bym polecała, jakie kolory, jakie formuły i będziesz mogła sobie zamówić produkty u mnie bezpośrednio, kontaktując się ze mną mailowo albo w moich social mediach. Jestem na fanpage'u, na Instagramie, na TikToku. Wybierz po prostu tą platformę, która Ci najbardziej odpowiada. Dziękuję, że dzisiaj byłaś ze mną. Mam nadzieję, że triki Ci się spodobały. Życzę Ci pięknego dnia, a jeśli dzisiaj jeszcze, albo wieczoru, bo może oglądasz mnie wieczorem, albo nocy, o jakiej porzekolwiek dnia mnie oglądasz, to życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.